Jeżeli chociaż przez chwilę zainteresowała Cię ta modyfikacja, to koniecznie musisz zostać. Gwarantuję Ci, że przegrasz na niej godziny gry w farmingu, a jak zagrasz jeszcze na multiplayerze, to już w ogóle. Mowa tutaj o modzie na straż pożarną do Farming Simulator 2017. Modyfikacja ta wygląda dość niepozornie, ale gdy już ją całą zainicjujemy do gry i ją połączymy z kilkoma innymi modyfikacjami, to zabiera dech w piersiach. Ja sam ogólnie byłem mega zdziwiony, że do farminga powstało tyle modyfikacji na wozy strażackie, tyle modyfikacji na różne takie duperele, że tak brzydko powiem, do straży pożarnej. Do innych frakcji też, ale straż pożarna mi się wydaje została tak najlepiej podkreślona w tym wszystkim. Przechodząc już do oceny tej modyfikacji, powiedziałbym, że jest ona wykonana 50 na 50, w sensie, że 50% w tej modyfikacji jest wykonane na skryptach, a drugie 50% jest takie troszeczkę na wyobraźni, że musimy sobie to wziąć na przykład tak na wyobraźnię, co nie? Że na przykład nie ma za nami kabla od pompy wodnej z wozu strażackiego, tylko mamy samą tą armatkę w rękach, a nie ma za nami kabla, prawda? I to sobie musimy wyobrazić. Ale na przykład takie te otwierane, nie wiem jak to się nazywa, szafeczki w wozach strażackich są oskryptowane. Jest oskryptowane lanie wody, są oskryptowane syreny. Oczywiście to zależy już od wozu strażackiego. Jest oskryptowane napełnienie wodą z wozu strażackiego. Jak nam się skończy woda, to już nie możemy lać. Wszystko działa to w pewnym sensie właśnie na sukces tej modyfikacji. Ale co oferują nam mody, które dzisiaj dałem wam w opisie? Przede wszystkim dużo wozów strażackich różnego typu. Z podnośnikami, z pompami, na wysięgnikach, z wysięgnikami, po których możemy sobie chodzić. Z właśnie takiego tam mieliście to łuskanie, gdzie mają otwierane szafeczki. Macie tam jeszcze inne takie wozy strażackie, gdzie skąd możecie brać pompy wodne, no mnóstwo. Dodatkowo do modyfikacji polecam właśnie tą kolejną modyfikację, w sumie dopiero z nią ma sens, bo jaka to jest straż pożarna bez ognia, co nie? Dlatego możecie sobie normalnie kłaść ogień, gdzie tylko chcecie, działa to normalnie na place base, czy jakoś to tam się nazywa, że kupujecie sobie w sklepie i kładziecie sobie ogień, gdzie chcecie i sobie robicie w ten sposób pożary. Dodatkowo jeszcze mamy dodaną remizę z modyfikacji, która nie jest jakoś tam arcy profesjonalnie zrobiona, ale za to ma włączaną syrenę. Możemy sobie podejść, włączyć syrenę i wszyscy w okolicy wiedzą, że trzeba lecieć do remizy, bo się pali. No i oczywiście gaszenie. Z tymi płomieniami działa to troszkę niefajnie, bo jeżeli normalnie lejemy wodę na ogień, to się nic nie dzieje. Tam, jak widzieliście, może są takie trójkąty, jak czasami widzimy przy tych ogniach. I jeżeli podejdziemy do tego trójkąta, to mamy trzy opcje. Albo zmieni dym z czarnego na biały, czyli jeżeli lejemy wodę, to się dym teoretycznie powinien robić biały. Jest druga opcja, to jest taka, że możemy dym w ogóle wyłączyć, wyłączyć ogień, czyli teoretycznie byśmy zgasili. A ostatnia rzecz, całkowicie usunąć ten miejsce, co nie? Żeby już się nie zepsuło. Osobiście sądzę, że można by było do tych modyfikacji dodać więcej oskryptowania, bo osobiście fajnie to działa, ale jeszcze dużo rzeczy musimy zrobić na niby. Jeżeli to wszystko byłoby oskryptowane, byłoby fajnie, byłoby na przykład same by się pojawiały płomienie ognia i samo by nam jakoś powiadamiało, to by było naprawdę całkiem okej. Wiem, że wymagałoby to ogromu pracy, ale może byłoby warto. Osobiście proponuję wam, zbierzcie ekipę 4-osobową, 5-osobową i grajcie po prostu. Grajcie na tą straż pożarną. Zróbmy 4 osoby byłyby takim, no, byłyby taką strażą pożarną, a jedna na przykład losowo by gdzieś rozmieszczała podpalenie. No super zabawa. Super zabawa byłaby też wtedy na przykład, gdy gralibyście ją na 3 farmy albo na 4, co nie? I teraz w środku wsi pojawiłaby się na przykład remiza, prawda? I w tej remizie byłyby jakieś wozy strażackie i załóżmy, że jeden heheszek z jednej farmy na przykład ustawiła sobie na przykład palenie swojego pola, co nie? Że pali się. I teraz wszyscy, jak usłyszą syrenę, grając na 4 farmy, wszyscy schodzą się i idą gasić. Takie dodatkowe urealnienie. Tym razem ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu od 1 do 10, jak wam się podoba ta modyfikacja. Jeżeli zostawicie sporo łapek w górę, to nagram wam też odcinek o policji i pogotowiu ratunkowym, jak i o innych fajnych służbach.
tym razem. Jeszcze raz Wam dziękuję, pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco z nowymi filmami z farminga, czy to z innych gier. I wbijajcie na naszego fanpage'a i udostępnijcie takim znajomym i zobaczcie całą playlistę farmingową. Tam znajdziecie mnóstwo zarąbistych modyfikacji, o których ja Wam również opowiem. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.